Witajcie, ja nazywam się Kuba Marcinowicz, a to jest mój vlog. Dzisiaj będzie o kapslach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobrze, jest 21. Pewnie zastanawiacie się czasami, dlaczego akurat kapsel ma 21 ząbków. A no właśnie. No bo nie 22, ani nie 20. Pewnie taka odpowiedź Was nie satysfakcjonuje. No, ona brzmi trochę inaczej. Aby kapsel dobrze przylegał, oczywiście musi mieć jak najmniejszą ilość ząbków, tak? Aby jak największą powierzchnią dotykał do butelki. Ale żeby był jak najbardziej okrągły, to musi mieć jak największą ilość ząbków. No i tak na dobrą sprawę złotym środkiem jest te wcześniej wspomniane 21 ząbków. W 1892 roku William Painter opatentował kapsel stalowy, który miał 24 ząbki. 40 lat później stworzono kapsel cynowy, który też trzeba było opatentować, ale patent na 24 ząbki był już zajęty, więc stworzono kapsel, który miał 21 ząbków. Według jeszcze jednej teorii, dlatego mamy 21 ząbków na kapslu, ponieważ 24 powodowały paraliż w fabryce. Podobno kapsel, który miał parzystą ilość ząbków, czyli właśnie 24, blokował się w maszynie do kapslowania, więc dlatego stworzono kapsel, który ma 21 ząbków. Kapsel jest czymś naprawdę wyjątkowym, bo poza tym, że zbieramy etykiety od piwa, to także jest wielu fanów piwa, którzy zbierają kapsle. Ale są też tacy, którzy wracają do oldschoolowych zabaw i grają w kapsle, co jest niesamowicie przyjemne. Bierzemy polską flagę, trochę folii, trochę plasteliny i mamy gotowy kapsel do gry.